Witam Was drodzy słuchacze, witam Was w podcaście Historia dla Dorosłych, odcinek 65, który poświęcimy Annie Mazowieckiej. Niektórzy mogą powiedzieć Annie Radziwił, ale o tym za chwilę. Rozmawiać będę z Dorotą Pająk-Pudą. Witaj Doroto. Dzień dobry, cześć. My ostatnio nagrywaliśmy odcinek 145 podcastu dyskusji o książkach i tam rozmawialiśmy o Twojej książce Dzieci Jagielonów. Tam oczywiście główną bohaterką jest Elżbieta Jagielonka, i tym drugim, chyba głównym bohaterem jest właśnie Zygmunt Stary, który jeszcze wtedy nie był stary. Ale mnie bardzo zainteresowała właśnie inna postać, taka, która nie jest może najważniejszą dla tamtej powieści, ale jednak taki duży ładunek emocjonalny ona ze sobą niosła, czyli właśnie Anna Mazowiecka. Mnie ona urzekła chciałem się zapytać właśnie o to co ciebie urzekło w tej postaci, że tak fajnie ją opisałaś, ale najpierw inne pytanie, właśnie to, które, do którego wspomniałem już na początku tego podcastu, czyli jak nazywać ją? Bo ona jest, ta Anna, o której dzisiaj mówimy, to jest z rodu Radziwiłł, tak więc niektórzy by powiedzieli, że to jest Anna Radziwiłł, niektórzy ją nazwą Anną Mazowiecką. No bo... Ona nazywa się Anna Radziwił, ale jeśli chodzi o jej przynależność um, do ziemi, jest Anną Mazowiecką, mhm. księżną Anną Maz Mazowiecką. No i, I tych yy, yy, pań mazowieckich było przed nią yy, spora ilość, i po niej jeszcze jest córka. I mało kto ją zna pod nazwiskiem Anna Radziwił, raczej Anna Mazowiecka i często też mylona jest yy, z córką ponieważ mhm. imię miała po matce i wiadomo, że imiona się powtarzają. A co do takich trudności w rozpoznawaniu bohaterów, bo w momencie, kiedy wyszukuje się jakieś informacji na ich temat, sam wpadłeś w tą pułapkę, szukając Hanny Mazowieckiej, mhm. próbując szukać czegoś na ten temat. Niestety na, na, na czyjś temat musimy posiłkować się datami, żeby... Nie doszło do jakiegoś nieporozumienia, czy żeby nie połączyć dwóch biogramów w jeden, ponieważ to jeszcze nic, jeśli córka po matce ma imię i jest jedyną Anną żyjącą, ale taka, taki był zwyczaj, że nieraz wszyscy synowie, jeśli załóżmy było ich pięciu, w domu mogli nosić imię Jan w tym mhm. samym czasie. Tak. Przecież prawdopodobnie Jan Długosz. Miał jedenastu braci, którzy też mieli na imię Jan. Także tam nikt specjalnie się nie, nie zastanawiał, jak nadać imię kolejnemu dziecku, które się narodziło, ale takie jakieś wczesne błędy, kiedy się szuka jakiejś informacji na czyś temat, to nic takiego, jeśli to można poprawić, ale zdarzały się przeróżne wpadki, na przykład okładki książek mylne. Gdzie bohaterką jest jedna święta, a na okładce jest druga święta o tym samym imieniu. Albo w artykułach nieraz widzę w jakichś takich ogólnych artykułach edukacyjnych, um, przedstawiony jest bi biogram jednej księżnej królowej, a, a portret przedstawia kogoś innego, na przykład bardzo często Elżbieta Rakuszanka mylona jest Elżbietą Habsburżanką. Mhm. Tylko wiesz. Jeżeli chodzi o mężczyzn, to jest troszeczkę łatwiej, bo oni, szczególnie kiedy piastowali jakieś stanowiska, to są numerowani. Czyli jak <noise> mamy tam, nie wiem, Janusza I, II, III, także tak. wiadomo później o którego chodzi. Bo jak się na przykład, jak czytasz historię Egiptu, to tam szczególnie ta ostatnia dynastia Ptolemeuszy, tak. oni numerowali i mężczyzn, i kobiety. Tak więc ostatnia Kleopatra to jest Kleopatra VII, a ostatni Ptolemeusz to jest chyba Ptolemeusz XIII, jeżeli dobrze pamiętam. To był bardzo dobry pomysł. Się nie myliło przynajmniej, bo jej matka. Tak, była właśnie o to kwotra. chodzi. Prawdopodobnie doszli szybko do wniosku, słuchajcie, trzeba ich ponumerować, bo, bo nie ogarniemy tego zwyczajnie. Mhm. Tak więc my będziemy dzisiaj rozmawiać o Annie Mazowieckiej, ale o matce, która miała też córkę, Anną Mazowiecką, która była ostatnią, jakby. Księżną, no chociaż tam w zasadzie nie, nie było takiego prawa, że które mogłoby przejść władza na kobietę w tym księstwie, nie? I... Mhm. Jeszcze już pod koniec XV wieku były te jaskółki mówiące o tym, że kobiety mogą dziedziczyć majątek rodowy i może nieoficjalnie już właściwie sobie z tym radzono, jak w przypadku granockiej, prawda? Testamentowo mhm. zwyczajnie. Ale jeszcze dużo czasu upłynęło, zanim jakąkolwiek wolność do zarządzania majątkiem czy ziemią kobiety uzyskały. I teraz, żeby wyjaśnić naszym słuchaczom sytuację, u władzy są Jagielonowie, czyli mamy już ten moment, kiedy Rzeczpospolita, czyli Polska, jest w jakiś sposób połączona już z Litwą. A pomiędzy nimi leży właśnie to księstwo mazowieckie, które jest nie należy jeszcze do Polski. Ono często jest z jakimś traktatem związane, często razem idą na wojny, na przykład pod Grunwald książęta mazowieccy poszli z Jagiełłą, ale potem inni książęta mazowieccy układali się z Rosją, układali się z krzyżakami. Tak więc pomiędzy tą pospolitą, którą sobie wyobrażamy, właśnie to połączenie Polski, czyli Korony i Litwy, no leży takie coś w środku. No tak, bo to kwestia polityki, tłusty koncept to ma zawsze, a geopolitycznie niezwykle skomplikowana sytuacja. Ja właściwie często jak piszę o kimś, no to odkrywam inne osoby, inne biogramy, niezwykle ciekawe. Mnie bardzo zaintrygował moment, bo to jest fakt, kiedy zaczęłam zastanawiać się, kim że była ta Anna Mazowiecka, skoro Zygmunt Jagiellończyk, czyli Zygmunt Stary, późniejszy, wysyła jej swój kontrefekt, tak. Czyli dzisiaj byśmy powiedzieli, wysyłał jej swole, swoje selfie. No dzisiaj to powiedzmy to w, w ramach jakiejś bliższej znajomości niezobowiązującej, no ale wtedy to było prawie oświadczyny, bo mhm. ten kontrefekt to był taki mały portrecik, gdzie można było się przyjrzeć, czy yy, nie wieście, czy mężczyźnie. I ten gest znaczył już bardzo, bardzo wiele w relacjach. I zastanawiałam się, co mogła poczuć w momencie, kiedy dostała jawne sygnały, i nagle to się wszystko skończyło. Ale no, 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 no dlaczego? No, wiadomo, mhm. polityka. Zygmuntowi Zygmunta próbowano namawiać na księżnę mazowiecką, no tak jak już mówiliśmy, to był łakomy kąsek terytorialnie, ale na jego drodze stanęła po prostu lepsza partia. Mhm. Już pomijając to, że musiał porzucić kobietę swojego życia, o czym wcześniej już mówiliśmy telniczankę, ale na jego drodze stanęła Barbara Zapolia, a to już były Węgry. Mhm. Tak. Tylko, że wiesz, ona wniosła mu pewien majątek, ale no tutaj ta Anna Mazowiecka no mogłaby Mazowsze wnieść. Nie? Chociaż... To nie jest kwestia majątku, tylko w przypadku Zapoliów, bo to był mhm. gigantyczny, magnacki, ogromnie wpływowy tak. ród, który miał szansę Jan Zapolia zostać naprawdę realne szanse zostać królem Węgier. I Zygmunt Stary, Jagielonczyk liczył się z tym, że w momencie, kiedy ożeni się z Barbarą, ich syn zostanie królem Węgier, najzwyczajniej mhm. w świecie, a tego Anna Mazowiecka by mu nie dała. No była na pewno dobra partia, nie? No lepsza, po prostu zwyczajnie lepsza. Mhm, tak, ale może zanim przejdziemy dalej jeszcze, ja bym się chciał troszeczkę cofnąć, bo mówimy tutaj o tej możliwości małżeństwa Zygmunta Starego właśnie z tą Anną Mazowiecką, ale tak. powiedzmy najpierw skąd ona się tam wzięła. Czyli na Mazowszu to jest ta ostatnia dzielnica, która jeszcze się nie przyłączyła do Karony, Mazowsze. Oczywiście Śląsk też, ale historia śląska jest zupełnie inna. Czyli Polska się zjednoczyła jakby po tym rozdrobnieniu dzielnicowym, po tym rozbiciu dzielnicowym, ale Mazowsze cały czas jest osobno. Część ziemi zabrał już Kazimierz Jagiellończyk, później tę ziemię chciał też odebrać Jan Olbracht i Konrad Rudy był ostatnim takim żyjącym księciem mazowieckim. I w 1501 Jan Olbracht prawie inkorporował Mazowsze, ale na szczęście dla Mazowsza, dla tych książąt on umarł. I nikt nie docenił jeszcze wtedy Anny Mazowieckiej. Tak. Jak ona zaczęła intensywnie... Rzekomo, podpierając się racją swoich synów, a, przejęła właściwie zarządzanie całym Mazowszem, Uzyskała zgodę od jednego króla, od drugiego później. Mm -hmm. Właściwie wymusiła, jak gdyby oczywiście nie dla siebie, bo ona nigdy by nie dostała jak gdyby możliwości oficjalnego zarządzania, że tak powiemy, nie, nie została rządzichą, prawda, Mazowsza? Tylko jej synowie uzyskują, uzyskują prawa do zarządzania. Ma zawsze, ale on, matka, to aż do śmierci swojej robi za nich. Mm -hmm, tak, tak. Zresztą bardzo skutecznie. Mm -hmm, tak, tak. No bo właśnie, bo jej mąż, ten Konrad Rudy, to w tak. zasadzie taki ostatni żyjący książę mazowiecki, bo tamtych ma problem z tymi książętami mazowieckimi był taki, że oni szybko wymierali. I w zasadzie korona, czyli ci Jagielonowie w tamtym momencie, mieli taką możliwość, że tu niedługo umrą i po prostu inkorporujemy to, dołączymy sobie po prostu. Prawdopodobnie był do tam korony. silny, silny, ja to nazywam jakiś gen alkoholizmu. Mhm, tak, że tak. doczytałam w ciekawej książce na temat alkoholowych dziejów Polski, że dzieci Anny były już uzależnione od alkoholu. Więc ja nawet mam taką scenę w książce, kiedy jej dzieci zwyczajnie się upijają, co jest niezwykle przykre. Właśnie w czasie wesela chyba, czy koronacji, a przyjazdu nawet Barbary zapolido mhm. do Krakowa. No, tak. więc prawdopodobnie też to pokonało niestety tych ostatnich dwóch y, synów y, Konrada. Mhm, tak. I teraz skąd się wzięła ta Anna? Czyli ten Konrad Rudy ożenił się właśnie z Anną Radziwił, którą my nazywamy Anną Mazowiecką. I w ten sposób właśnie urodziły się te, te trójka dzieci, czyli tych dwóch synów, o których mówisz, którzy wpadli później w alkoholizm, i ich siostra też Anna. Też niezwykle ciekawa osoba, gdzieś tam pozostała znowu na dnie historii, mało o niej niezwykle wiemy, tak samo jak o matce, która też samodzielnie przecież rządziła z różnym skutkiem, tak, bo tam dochodziło do buntu w trakcie, w trakcie jej zarządzania, ale mam wrażenie, że Zygmunt Jagiellończyk spokojnie się przyglądał temu, co dzieje się na Mazowszu, bo jemu się to mocno podobało, kiedy w pewnym momencie staje się arbitrem, w, w sprawach dotyczących marzecowsza i, i, i przez tą taką swoją politykę, w pewnym momencie spokojnie, nie kiwając praktycznie palcem, czekając na śmierć co dwa lata, prawda, matka, syn, syn, co dwa lata, może dokonać inkorporacji, niestety. Niewiele mm -hmm. trzeba było tam zrobić. Mm -hmm. Takie tak. też smutne jest. Mm -hmm. Tak, tak. Ale obie. Kobiety, szczególnie matka, właśnie ta pierwsza Anna tak. Mazowiecka, naprawdę dobrze sobie poradziła. Ty mówiłaś już, ona w zasadzie tak. potrafiła, jej mąż Konrad Rudy, w zasadzie zaczął tracić już Mazowsze. Czyli ci kolejni królowie z Rodu Jagielonów odbierali sobie coraz większy kawałek Mazowsza, a ona odzyskała to jakby z powrotem. Ona przywróciła Mazowszu w zasadzie tą siłę, którą miała wcześniej. Miała dwóch synów, czyli wszystko wyglądało na to, że no Mazowsze będzie takim potężnym państwem, że ma pewne widoki, ale właśnie, zaczynają umierać. Wiesz, ja, ja, ja tylko tak dodam, że wiesz, wszystko wskazywało, że Jagiellonowie nigdy nie, że ta dynastia będzie trwała i trwała, tak? Biorąc pod uwagę, ilu, ile dzieci miał Kazimierz Jagiellończyk, będąc niezwykle zdrowym mężczyzną, tak? No i jego żona również. Mhm, Więc tak. pozory. No wiesz co, wina chyba jest szczególnie tego Zygmunta Augusta, nie? Który Chociaż też Pecha miał z małżeństwami później, nie? Ach, tak, ale jeśli uwzględnimy jego chorobę i rzekomo, tak, bo przecież tak dokładnie mhm. jeszcze też nie wiemy. No, czy, czy, czy miał szansę na potomka? No trudno powiedzieć. Wszystko wskazuje na to, że nie, od początku. Że był już prawdopodobnie dość szybko zarażony, prawda, z filisem, dość zaawansowany, więc też przyczyniło się do bezpłodności, ale to możemy sobie tylko gdybać, a ja na ten temat jeszcze, jeszcze zbyt mało wiem, żebym mhm. mogła coś powiedzieć tak, że, że są takie badania i tyle, możemy jeszcze, jeszcze na ten temat powiedzieć, jeszcze za mało zbadałam e, losy e, późniejszych Jagiellonów, tak, bo raczej mhm. jestem, jestem przy, przy początku dynastii i to jest takie niezwykle budujące, jak czyta się o tych wszystkich sukcesach, które gdzieś tam dźwigają to nazwisko, ten ród, Mhm. A potem do, docieram do książek, które mówią o, o końcu dynastii, i, i tak strasznie smutno się, się łączy, łączy tą wiedzę o tym, jak to wszystko pięknie wyglądało, kiedy dynastia powstawała, a jak smutny jest jej koniec. Mhm. Niestety, niestety, nie każda w sumie, prawda? Mhm, tak, tak. Jest bardzo smutna historia właśnie tej końca tej dynastii. Mazowieckiej, bo przecież ona ma tych dwóch tak. synów. Tak jak powiedziałaś, ona umiera, dwa lata później umiera jeden syn, potem dwa lata później chyba umiera drugi tak. syn. I, I tutaj, i to jest taka największa, przed, przed chwilą, przed nagraniem mówiliśmy o książkach Akaty Christi. To jest taka na, największa zagadka kryminalna polskiego średniowiecza, można powiedzieć. Nie? Kto zabił tych dwóch synów? Ja bym tego tak nie nazwała, ja bym to nazwała zwyczajnie, no średniowieczny fake news, bo oskarżono mhm. królową Bonę. Była źle postrzegana, prawda? Ona yy, nikt nie talił, że ma zawsze było w centrum jej zainteresowania, więc bardzo szybko powstała plotka. Może to nawet nie i byli Habsburgowie, którzy za tym stali, ale zwyczajnie, yy, no. Pierwsze, co przychodzi do głowy, po prostu, że tutaj mhm. musiała zadziałać wszechwładna królowa bo ona, a że miała do czynienia z truciznami i jej ród. No więc co jej, mogła jej zrobić? jej matka przecież była otróż. też oskarżona, też, nie? Matka <laughs> tak, Bony. Ja uważam, ja, ja, ja nie wierzę na pewnie, nie wierzę w, ten, w, ten, w tę wersję. Moim zdaniem, za przeproszeniem zwyczajnie jeden i drugi e, zmarł na chorobę alkoholową. Mm -hmm, tak, No Pili podobno także lejkiem, tak. im wlewano do gardła. O, nie? Tak, tak. O, organizmy były wyniszczone. No. Potem okay. chociaż oczywiście ja nie wiem, bo gdzieś tylko zasłyszałam, że Aleksander Wielki też na, na, z powodu choroby alkoholowej odszedł, więc tak, też tak jakaś tak jedna mówi. z wersji, tak. Mm -hmm, mm -hmm, tak. I teraz wracając do tych małżeństw. Gdybając, bo to oczywiście to jest takie gdybanie, co by było gdyby, ale gdyby Zygmunt Stary zdecydował się na małżeństwo właśnie z tą Anną Radziwił, tą Anną Mazowiecką, tą matką, to czy on miałby prawo do Mazowsza? Bo przecież ona miała dwóch synów, którzy byli potomkami tego Rudego, i oni w zasadzie mieliby prawo do Mazowsza, nie? Czyli nawet gdybym. Zygmunt Stary, który nie był jeszcze wtedy stary, ożenił się z nią, to chyba i tak nie miałby prawa do tego Mazowsza. Yy, możliwe, że teoretycznie tylko nie. Tylko pamiętaj, że to byłaby jego żona i ona właściwie kusiła go ma yy, Mazowszem. Yy -y. Więc prawdopodobnie yy, nie ale ja nie wiem, jakie są zasady przy królewszczyznach, wiesz? Czy to nie, czy on nie miałby jakby pierwszeństwa wobec tego, yy -y. wobec yy, tej krainy. Mm -hmm. Tak, tak. By, by, być może właśnie, nie? Bo rzeczywiście. Tak, tak mi się wydaje. Mm -hmm. Tak jak ty pokazałaś w książce, to jest bardzo ciekawe, tam była ta możliwość tego małżeństwa i no ona chyba tak, chyba dawała mu w posagu tą to, to Mazowszę. Tak. To było chyba to, co miało go skusić, jak, tak? Jak dowiadomi się, nie skusiło go. On poszedł... znaczy ona była bardzo, bardzo zdeterminowana. Przecież później, jeszcze w 18 roku, proponowała mu swoją drugą starszą córkę Zofię. Mhm. Właśnie chciała wydać za mąż za Zygmunta, więc ona nigdy nie, nie zrezygnowała z tych planów. Mhm, tak, tak. Albo uczynienia siebie królową, albo uczynienia swojej córki królową. Mhm, tak. I, i właśnie no, po... i ta kobieta. Tak. I potem jest właśnie ta druga rzecz, bo najpierw mamy tą możliwość, że Zygmunt Stary może z Anną Mazowiecką matką się ożenić, a potem jest taka propozycja, żeby wydać jej córkę, też Annę Mazowiecką, za Zygmunta Augusta z kolei, nie? Też była później taka możliwość i Zygmunt August mógł dostać też niejako Mazowsze w ten sposób, no, ale no to... oni poszli w kierunku tych y, Habsburgów tam, nie? I tam dostał... O, zdecydowanie, te... tak, zdecydowanie, przecież dwie siostry Habsburżanki były jego żonami, tak? Pomiędzy mm -hmm. Mię Barbary. O właśnie. Ta Barbara też jest Radziwił, ale ona chyba nie jest z tych samych Radziwiłów, co tutaj ta Anna Radziwił. Wiesz, Radziwiłł... te relacje są tak bardzo powiązane, że gdybyśmy. Ja bym nie zadawała pytania niepowiązani, tylko mm -hmm. ja bym zadała pytanie, na, na, na jak blisko powiązani. No tak. I tak naprawdę, kiedy y, zaczniesz y, szukać y, we wszystkich rodach, które są przynajmniej na scenie y, 100 lat. Więc mhm. powiązania będziesz miał ze wszystkimi, tak naprawdę, zagrożeniem byłoby ożenić się z kimkolwiek, to, kto pojawiał się na Wawelu, choć na chwilę. Te połączenia są rzeczywiście później dalekie? Niezwykle skomplikowane. Bardzo trudno jest, przecież powiązania genealogiczne cały czas są weryfikowane. Ja mam taką ol, olbrzymią. Księgę dworzaczka, genealogia się nazywa. Więc mm -hmm. tam podjął próbę um, rozpisania drzew. Wszystkich rodów w Polsce i za granicą, rodów akurat królewskich za granicą, więc cały czas, mimo że jest uznawany za autorytet, cały czas jednak gdzieś pojawiają się dokumenty, które podważają pewne powiązania. Ja też już natknęłam się, mimo że dopiero mam kilka książek, że już pewna osoba okazuje się, że nie urodziła się w tym i w tym roku, bo to na przykład była i dopiero Córka, załóżmy, tak? Ktoś odkrył. Mm -hmm. tak. Albo ktoś jest właśnie przez te nieszczęsne nadawanie imion wszystkim, <gryw> prawda, brodzie albo wszystkim synom w tym, w, w tym samym czasie dosłownie. Więc niezwykle, genealogia jest bezradna w pewnych momentach. Mm -hmm, tak, tak, na przykład muszę zmienić dzieje Koniec Polskich, Konstancji Koniec Polskich, przewi... Konstancja, która się przewija przez cztery chyba moje, czy, czy, czy pięć nawet książek. Mm -hmm, tak. Bo, bo tam już są zmiany. Ja, ja patrzyłem sobie właśnie na genealogię właśnie tych, tej dynastii mazowieckiej, bo ta córka Anna Mazowiecka wychodzi później za mąż, ona ma tak. dzieci, te dzieci mają kolejne dzieci i tam na przykład z, z tego rodu pochodzi Szczęsny Potocki, ten który był podpisywał Targowice, czy Adam Kazimierz Czartoryski, mąż Izabeli Czartoryskiej, można by powiedzieć na przykład, że Potomkiem jest też Adam Jerzy Czartoryski, ten z hotelu Lambert w Paryżu. No więc sam widzisz, co się zaczyna dziać. Ale on raczej był synem Rypina, nie, niż Czartoryskiego, tak więc to raczej już nie jest już ta dynastia, nie, mazowiecka. Raczej no i pojawi się jeszcze kwestia herbów, tak, na przykład leliwici, mhm. to, to 60 rodzin załóżmy, tak, które już ze sobą powiązania nie mają i inne jakieś znakomite herby, więc a Myślę, że zagłębienie się w tego rodzaju relacje to jest jak poszukiwanie skarbu. I teraz przechodząc dalej, bo umierają ci, bo tak, mówiliśmy, 1522 umiera właśnie Anna, radziwił Anna Mazowiecka, Rok dwa lata później, 1524 śmierć Stanisława, jej syna, 1526 śmierć Janusza III, czyli ostatniego księcia, Pozostaje właśnie ta córka, Anna Mazowiecka, no ale ona jako dziewczyna nie ma prawa, i Mazowsze przechodzi w ręce Jagielonów i zamek Królewski w Warszawie, bo to był zamek książęcy, no ale ponieważ teraz będzie należał do królów, to zmieniono go na zamek Królewski, tam zamieszkuje Bona, potem tam mieszka Anna Jagielonka i gdy ona umiera, tam w zasadzie na jej śmierć czeka Zygmunt III Waza. Wprowadza się tam, można powiedzieć, prawie od razu Zygmunt III Waza i stolica zostanie przejesiona. I to jest takie idealne miejsce, nie? bo państwo mamy wielkie, czyli jest Korona i Litwa. W środku jest to Mazowsze, które właśnie dołączyło do Polski. No i jest idealne miejsce, bo to jest królewszczyzna w tej chwili. Zamek tak. Królewski, tam się jest pośrodku państwa, można powiedzieć. No tak, pod względem geograficznym, no to dużo lepiej położony niż Kraków. Mhm. Z Mazowsza można było szybciej dotrzeć przecież na Litwę czy Pomorze niż, niż, niż z Krakowa, tak? Tak, tak. I teraz znowu tak, gdybając sobie, czy myślisz, że Mazowsze miałoby w ogóle jakieś szanse, żeby pozostać niepodległe, nie, nie do Polski? Bardzo trudno powiedzieć. Sam wiesz, jak wiele okoliczności na to wpływa. Właściwie na wszystko, na nas w każdej chwili. Wiele, mhm. wiele, wiele zdarzeń. Na, na, na podejmujemy decyzje, decyzje nie zdając sobie sprawy, ile czynników miało na to wpływ. Nawet powiedzmy nasze samopoczucie, tak? Czy to, że wystaliśmy za 5, 6, a nie 10 po 6. Bo mogłeś mieć zły humor, mogłeś nie podjąć takiej decyzji, mogłeś podjąć taką. Strasznie trudno jest powiedzieć: zobacz, no. Gdy, bo to to tak, gdyby nie umarł ten to by tam nie pojechał gdyby mhm. nie jego matka, nie byłby królem no więc to jest, nie trafiłby do Krakowa, tak, bo to jest yy, yy, waza Aha. no więc to jest, to są dziesiątki dziesiątki przeróżnych czynników które mogłyby mieć wpływ mhm. no bardzo trudno bardzo trudno jest powiedzieć co by było gdyby tu jest mhm. za dużo zmiennych bo zobacz ile jest śmierci wokół tego takich z roku na rok tak naprawdę tak. Prawda? I jeszcze pożar tego Wawelu, tak tak naprawdę, on się przyczynił do mhm. podjęcia decyzji, no ale, albo też mhm. gdyby go nie było. Nie? Ja sobie też w ogóle myślałem, że w interesie Polski, bo kiedy się patrzy z punktu widzenia Mazowsza, to coś może by jakiś Mazowszanie, ja nie jestem z Mazowsza, może by chciał, żeby było niepodległe, ale z drugiej mhm. strony Polska chyba nie mogła sobie pozwolić, żeby w środku tego, tej rzeczy pospolitej było takie państwo, tak, które, tak. bo tam były takie propozycje, na przykład, żeby ta Anna Mazowiecka wyszła za mąż za Habsburga, czyli. Mm -hmm. Właśnie byłby jakiś wróg polski, miałby w tym miejscu swoje wejście jakby w środku naszego kraju. Polska nie mogła sobie na to pozwolić, więc oni nie zgodzili się na to małżeństwo, na za to połączenie z Habsburgami. Byli też źli, że Mazowsze, niektórzy książęta mazowieccy, nie wszyscy oczywiście, tam właśnie A. mieli konszakty z Krzyżakami, mieli konszakty właśnie z Rosją i... Po prostu w interesie Polski było włączenie tego państwa. Jak najbardziej. Do środka, nie? Także... To było bardzo, bardzo czytelne, że to się opłaci po prostu. Tak, że, że po prostu Polska nie mogła sobie pozwolić na to, żeby, żeby było tutaj pośrodku Polski takie państwo. Czy, czy jesteśmy za Mazowszem, czy nie. To po prostu było, było niemożliwe. Nie? Tak, tak. Było zbyt no. silne, zbyt wpływowe i zbyt nim ulegało też wpływom, trzeba pamiętać. Jakby bombardowane z każdej strony jakimiś racjami, obietnicami, mm -hmm. tak, to, 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 to zawsze było niebezpieczne. I teraz wracając do twojej książki, bardzo mi się podobała postać, którą tam wykreowałaś właśnie tej Anny Mazowieckiej. To jest taka to była piękna kobieta, to była młoda wdowa, która zdążyła urodzić swojemu mężowi temu rudemu urodzić mu tamte dzieci. Konradowi III rudemu, czwórkę dzieci i mimo to jeszcze miała siłę rządzić, ty ją nazwałaś, ja lubię tego, to słowo właśnie, rządzicha. <grych> rządzicha, tak, dworniczka rządzicha. Rządziła na Mazowszu, robiła to bardzo dobrze i w zasadzie, no, nie wiem, czy można ją winić za to, że źle synów wychowała, że oni, czy to po prostu, tak jak mówisz, oni wszyscy już w rodzie niejako mieli. Tak. Pociąg do tego alkoholu, nie? Mm -hmm. Skłonności no. do uzależnień. W każdym razie bardzo, bardzo mi się podobała. To jest postać drugoplanowa w twojej książce, ale naprawdę bardzo fajnie ją wykreowałaś. Tak, bo, bo, bo gdzie, gdzie czytałam o, o Annie Mazowieckiej, to było spojrzenie z perspektywy królowej Bony. No więc wiadomo, że ona do niej miłością nie pałała, bo przyjechała chociażby na jej ślub, tak? I... i, i, i uzyskała bardzo wiele od Zygmunta starego w tym momencie i królowa. Bo ona musiała zobaczyć w niej silną kobietę, tak. Mhm. I z perspektywy jej jako jej przeciwniczka. A ja, zrobiło mi się jej żal, no bo wiesz, kobieta odrzucona może być niebezpieczna, nie tylko nieszczęśliwa, mhm. ale niebezpieczna. Ale ona przedstawiłam ją jako kobietę, którą Zygmunt skrzywdził zwyczajnie na świecie. Na zwyczajnie. W świecie i chciałam pokazać, że no, no też nie była robotem, tak? była człowiekiem. Um, I nie wiem, jakie łączyły ich relacje tak naprawdę. Czy był te, ten konterfekt, to był tylko po prostu oficjalnie, ale oni się znali. Możliwe, że się i lubili, bo on nie lubił Heleny. Żony Aleksandra zdecydowanie nie lubi, nawet nieładnie o niej się opowiadał, ale i zwyczajnie było mi żal, chyba. To była młoda, interesująca, energiczna kobieta. Miała wiele, wiele zalet, ale nie wydaje mi się, żeby Zygmunt był nią zainteresowany, mhm. ponieważ od razu zdecydował się na Zapolię, i, I dla niego większym, no na pewno większym dramatem, ogromnym dramatem było raczej rozstanie z Stelniczanką, niż zaniechanie ślubu z Anną Mazowiecką. Mhm. Bardzo, bardzo ciekawego sformułowania użyłaś właśnie, że on wysłał jej swoje selki. <laughs> Ja tak sobie myślałem, że w tamtym, w tamtym okresie to było coś takiego, że ludzie nie wiedzieli, bo my dzisiaj, na przykład, nawet mieszkając w innym mieście, nie wiem, na przykład, właśnie z Facebooka czy tam z Instagrama, możemy się dowiedzieć, że na przykład ktoś tam w, w tamtym mieście się spotyka z taką osobą, a w tamtych czasach ludzie nie wiedzieli, jak wygląda na przykład ich przyszły małżonek i nie wiedzieli w ogóle, jak się prowadzi, czy ma kogoś. Ale robili to samo, bo te konterfekty to były jak selfie z filtrami mm -hmm. w okazji. To tak. To też tak. były odpowiednio upiększone portrety. Mm -hmm. No tutaj w historii Anglii jest jedna tak, z tak. Pata... Anna... Anna... Kli, chyba. Tak, Anna. Kliwiska, tak. Tak, Anna Kliwiska, prawda, że konterfekt chyba miał za dużo filtrów dla Henryka VIII. Mm -hmm, mm -hmm. Tak, tak. Ona to jest jedyna żona, z którą się rozwiódł, nie? Tak, ale ona najlepiej wyszła chyba na tym małżeństwie ze wszystkich małżonek Henryka VIII. Jej głowy nie obciął i żyła mhm. całkiem na wysokim poziomie sobie. Mhm, tak, ale to też taki wstyd, nie? że ktoś przybywa, księżniczka i Ach no, wiesz, wstyd. Ja myślę, że ja bym to odbierała w takim kontekście skrajnego upokorzenia. Mhm. Ja pamiętam, jak czytałem twoją książkę o tej... No wstyd dla niego, tak? No, no, on się O Elżbiecie Rakuszance. Tam też było to, że ona właśnie czekała, czy Kazimierz ją przyjmie, czy nie, i w zasadzie, czy ją odeśle. No, no coś było podobnego. Mhm. Tak, tak, można, można się próbować wczuć w taką sytuację. Nie? No niewyobrażalna tragedia dla kobiety, zwłaszcza jeśli to się dokonuje tego publicznie. Mhm super bardzo ci dziękuję że znalazłaś czas Doroto że mogliśmy porozmawiać was drodzy słuchacze jeżeli chcielibyście poczytać właśnie coś na tem coś więcej właśnie na temat Anny Mazowieckiej to odsyłamy was do książki Doroty ta książka kiedy była wydana yy, zaraz ci powiem teraz była Anna yy, 20, 22 a w 22 tak Czyli Dzieci Jagielonów, wydane w 2022. Bardzo ładna okładka jest także. Przepiękna jest, przepiękna. Jest, jest oczywiście tam główną bohaterką jest Elżbieta, Jagielonka jest Zygmunt Stary, ale jest tam także, właśnie, Anna Mazowiecka. Nie? Bardzo, bardzo też ciekawa postać. Barbary Zapoli. Mhm, tak. I oczywiście też jest małżonka <laughs> Zygmunta Starego. Przy okazji. Tak, tak. Zobacz, widzisz, nawet ty o niej zapomniałeś. Wiesz co, bo, bo to wiesz, bo żony królów były takie w zasadzie w pewnym celu jebrano, nie? On miał swoją, Zygmunt Stary miał swoją ukochaną kochankę, musiał ją odesłać, żeby się ożenić i spłodzić dzieci. Wiesz, ja bym bardzo chciała, żeby, bo widzisz, u nas nie ma, nie ma jakby takiej nazwy na taką osobę, nie? No, no kobieta jego życia. Mhm bo kochanka, sam wie, że to ma takie znaczenie pejoratywne, nie? Tak. tak. I, i, I ja też nie chciała, no nie chciałabym jej tak nazywać, nie? Te niczanki, mhm. mimo wszystko, bo to jest też jakiś tam dramat. Kobiety był straszny, mimo że ona sobie też świetnie poradziła później. Mhm, ja, wiesz co, kiedy tak Patrzysz na renesans i patrzysz na to, co tam się działo we Włoszech, to tam jest bardzo dużo właśnie tych dzieci z nieprawego łoża. I oni Uby... mają pewnie na to jakąś też jakiś epitet, tam jest. Tak, znaczy często się na to mówi po prostu syn naturalny, oni tak to nazywali. Tak, bardzo ładnie. To jest takie ten. Albo córka naturalna też mówili na to. I tam na przykład Leonardo da Vinci jest. Tak, bo z małżeństwa jest nienaturalna rzeczywiście. Tak. Na przykład Leonardo da Vinci jest przecież synem z nieprawego łoża. Naturalnym synem jest. Tak, jest naturalnym synem, tak. Jest, jest ciekawa też sytuacja Sforców na przykład, bo Sforca, ten, który miał ten przydomek, on miał swoją żonę i miał swoje dzieci, ale w zasadzie tym Sforcą, który założył później ród Sforców, był jego syn naturalny właśnie. Mhm. Też z nieprawego łoża, nie? Także, no tam, tam było inaczej może, to, na to do tego podchodzili, nie? Także... Mhm. No tak, tak. Nie mówiąc o, o dzieciach papieży też, którzy też byli. W no tak okresie. już. Można by mówić i mówić. Mhm, tak. Dobrze, słuchaj, bardzo dziękuję Ci za to, że znalazłaś czas, a Wam, drodzy słuchacze, dziękujemy za wysłuchanie nas do końca. Dziękuję bardzo.